Przeżyłem. Mamy godzinę za 15 pierwsza. Nie powiem, bo pospałem. Z te 5 godzin. Styknie akurat. I tak musiałem tacho zmienić, bo popieprzyłem tam trochę w tej książce. Już tak pozmieniałem, że spokojnie 9 mi wyjdzie o godzinie 13 i można ruszać. Ale na spokojnie zrobię sobie śniadanko. Śniadanko. Po południu śniadanie. Ale tak, no, jakieś śniadanko i polecimy. 360 km mam do granicy z Hiszpanią. Piwa, za blisko podjechałem, cholerne krzaki. 360 do granicy. I widziałem, że nawigacja ciągnie mnie gdzieś dołem tam, kurde, do Akoruna. Akoruna ciągnęła mnie dołem przez Berges i tak dalej. Ale zmieniłem sobie, polecimy górą. Czyli Bilbao, Santander, Gijon, górą, wybrzeżem. Z tego względu polecimy wybrzeżem, bo zaczynają mam czas. Sobota, niedziela na zwiedzanie. Szczerze mówiąc, tak, że po drodze będę mógł się zatrzymać gdzieś tam. Na jakichś wzgórzach czy nie wzgórzach, trochę zdjęć porobić, pochodzić z kamerą, coś wam tam pokazać z tej pięknej Hiszpanii, a nie tylko, kurde, latać, wiesz, autostradami tam, kurde, gdzie, wiesz, no, widoczki też są piękne w Hiszpanii, nawet jak autostradą lecisz, ale właśnie górą, tym wybrzeżem chciałem polecieć. Także szykuje się piękna trasa, moi mili. Właśnie mijam Bordeaux. Przepisy ruchu drogowego tutaj są bardzo dziwne. Tutaj z Goreczki mogę jechać maksymalnie 70 km na godzinę. Nie widzę żadnych przeszkód, żeby tu jechać 90. Więc naprawdę czasami tutaj, mówię, te przepisy ruchu drogowego na Francji są bardzo, bardzo dziwne. Że trochę to ciężarówki, wiesz, nie będą jeździły, tylko kierowca pójdzie obok ciężarówki i będzie ją pchał. Jesteśmy jakieś 150 km od granicy z Hiszpanią. Kurde, pika mi co chwilę, kuźwa, radary, nie radary. Aż tutaj miasteczko uroczo wygląda. Zobaczcie ten budynek po lewej stronie, jak to jest. Fajnie, fajnie ten kamień jest obrobiony. Fajny styl. A te drzewka tutaj, tu już czuć hiszpański klimat. Ziemia już inna, już bardziej takie, kurde, sucho jest. No, tyle kamer nawalone, chyba może jakieś turystyczne miasteczko tu, kurczę. A fajna chata po białej, biała po prawej stronie. Ciekawy styl niektórych domków. A te drzewo tam na wprost. Co to kurde jest za drzewo? Tak urosło czy tak przycięte? Przejście graniczne, gdzie będziemy przelatywać, tak mi się wydaje, jest chyba San Sebastian. Aczkolwiek mogę się mylić. Aż miło się mija takie miasteczka tutaj. Jest całkiem co innego na północy Francji niż na południu, czy tam gdzieś środek tej Francji. Zawsze tutaj jest całkiem, no, bajecznie to wygląda. Naprawdę, naprawdę
Super, kurczę. Fajnie, fajnie. Się człowiek zatrzymał, nawet kurde trochę zdjęć porobi, bo to naprawdę wygląda kurde fest. Podoba mi się. Dołączył nieco później. Zaproponował, aby sprzedać je w Düsseldorfie. Ładnie, ładnie. Dobre rozeznanie w świecie handlarzy sztuk. Pewnie aż miło się spaceruje. Jakąś taką sobotę, niedzielę gdzieś tam, kurczę, wiesz. Nie wiem, czy jest to jakiś park, ale ogólnie. Ale żadna promocja nie wchodziła w grę. Oj, tu po prawej stronie coś się chyba spaliło. Ciągnie ta Francja, chłopie, kuźwa, jadę, nie mogę wyjechać z tej Francji. A kurczę, usiadł sobie, browarka strzelił. Zrelaksował się troszeczkę. Spoko, ja się zrelaksuję gdzieś na jakimś kurczę parkingu na wybrzeżu, ale już w Hiszpanii. Muszę sobie zakupki gdzieś tam po drodze zrobię, bo szczerze mówiąc, keczupy się skończyły i chodzi za mną jakieś kurde mięsiwo, żeby sobie zjeść. Start, stop, kuźwa, znowu. Jakieś mięsiwko kurczę by sobie chrupał, nie wiem, takie o. Mięsiwo, no dobra, może jakąś taką wieprzowinę. Schabowy, ziemniaki, człowieku, surówka. Albo jakieś coś takiego, wiesz, zasmażona kapustka. O, kurwa. Wrąbałby. Tak, ale mam, co ja mam, kurde. Ogórki kiszone mam. Ziemniaczki mam. No jakieś mięsiwo bym chciał kupić, kurczę. Co sobie machnąć, kurczę. Na kolacyjkę i do tego... San Miguelem, popchnąć i bajka. No powinien generalnie już być blisko, kurczę, granicy hiszpańskiej. Tak mi się wydaje. Tam 2 godziny temu, jak sprawdzałem, to miałem ile tam? 180 km, jakoś tak, także... Myślę, że jestem już niedaleko. Coraz bliżej granicy. Jest oczywiście francuska strona. Ale tu do granicy już naprawdę jest, kurde, no żabi skok. Jeszcze Francja, ale już momencik, come on. Za moich czasów. Panieczki, Ekwador. O, kurwa, działo się. Opie, kurde, jakieś wyskoczyliśmy do maniek. W robocie byłem od 10 do 10. W międzyczasie, jakby to powiedzieć, trzeba zażyć wspomagacza. To był piątek wieczorem,
na balety. W sobotę powrót do domu nad ranem. 6 rano. I kopię na 10 do roboty znowu. Sobota wieczór. Wykąpany, wyszykowany i bomba. Znów. To było czas za młodego człowieka. Yes. No ale jak to się mówi, wszystko jest dla ludzi. Strasznie długo się tutaj jedzie, strasznie długo. Temperatury dera pikandle. Wiedź. No. Welcome Española. Dobrze, ja już mąż podtrzymywał, bo normalnie, kurde, szła tropem węża. Spoko nawet, nie? Fajnie to wygląda to. Nawet tu by coś kurde nockę zrobił. Przeszedł się do centrum gdzieś tam. Sobie wymyśliłem miejsce na nocleg. Miejsce na nocleg jest zajebiste, ale czy ja tam dojadę? Ja pierdzielę, ja już to widzę. Ta droga jest kuźwa nie za ciekawa, nie?
lepiej widać, nie? Jak pojedziemy, ale wam mówię, że jest. No kurwa, nie jest ciekawie, nie? Idziemy do miejscowości Pobena. No chyba tutaj tylko muszę się wygrzebać na jakąś gówną drogę i będzie dobrze. Miejscowość Pobena. Akurat chcę stanąć blisko plaży. Nie wiem, czy mi się tak uda. Jak się uda, to fajnie. Także tak sobie staniemy. Piweczko na plaży. Jutro znowu sobie wymyślę jakieś miejsce tam gdzieś 600 km dalej. 600 może nie, tak kurde, 300, jutro sobota. W niedzielę znowu przejdziemy sobie dalej. Także zwiedzimy sobie takie kilka takich miejsc przy okazji. Ja pierdolę, ale tu będzie zaraz zakręt. A nie wiem, czy ja powinienem tutaj w ogóle jechać, nie? Nie widziałem żadnego zakazu. O, ciężarówką tu gnało, to zakazu nie ma. Współczuję gościak, nie? Dobrze, mam nadzieję, że masz retarder. Także mówię, takie kilka miejsc trzeba zwiedzić, póki człowiek jedzie tą drogą. Bo szczerze mówiąc, jazda busem tutaj no nie jest najprzyjemniejsza. Żeby akurat tędy jechać. No ale chciałem jechać wybrzeżem, a nie chciałem jechać dołem. Dlatego nie wiem, czy jeszcze raz bym się puścił, żeby jechać tą drogą. Muszę zobaczyć się w dzień, jak to będzie, bo polecimy też w dzień. Jest nie za ciekawe. Znaczy, inaczej, droga sama jest kosmiczna. Fajnie może, kurczę, dla was fajnie się to będzie oglądać. Aczkolwiek, mówię, sama jazda jest przepieprzona, nie? Wieczka, hamowanie silnikiem. Chyba było 6 albo 7% zjazdu, nie? Uszy zatykają. O Jezus. No. Ciekawie, ciekawie, co? Może mi się browara napił. A będę tam na miejscu za 50 minut. Także luz. Akurat w tej miejscowości Pobena znalazłem, mówię, tam jest parking taki, kurczę, dosyć duży, widziałem na Google Mapach. No, lubię, mówię, jak Google Mapy zmienicie sobie na satelitarny wygląd, wszystko fajnie wyglądać. Co to było? Lepiej wszystko widać, co tam mniej więcej jest i jak to jest usytuowane. No i mówię, i tam spróbujemy dotrzeć na ten parking i sobie dygnąć tam. Drzewa, kurwa, tej.
Dobra, nie ma co. Witać. Powitać od rana. Miejscowość Pobona chyba. Pobona, niedaleko Bilbao. Tak już wczoraj wieczorem jechałem, mówię, kurczę, jakiś parking by się znalazł, żeby gdzieś nockę szczelić. I znalazłem takie miejsce. Maszyna stoi tam zaparkowana. Wczoraj tak jeszcze wieczorem wyszedłem, kurczę, w miarę fajnie to wyglądało. Ale powiem wam szczerze, w dzień tak bajecznie nie jest z tej strony. Masa ludzi tutaj widzę, kurde, z psami rządzi. Przejdziemy się może od drugiej strony, tam gdzie jest ten mostek, kurczę. Wiesz, woda musi być ta zimna, piesek w tej wodzie, kurczę. To musi być bardzo sympatycznie, jak jest ciepło. Żar z nieba. W tej chwili taka temperatura 5 stopni od rana, także za ciepło nie jest. Zresztą szczerze mówiąc, nie jest to zbytnio od rana, źle powiedziałem. 11 jest. Pospałem dzisiaj troszkę. Spokój na tym parkingu, nic się nie działo. Wczoraj wieczorem gdzieś tam też jakieś kurcze dwa auta stały. Jedynie co było czuć, to zapach jaranej marihuany gdzieś w oddali. Niby gdzieś tam kurczę jakieś restauracje są, ale to taka jest mała wioseczka, mówię tutaj, także za bardzo żadnych takich pewno atrakcji tutaj nie ma. Ale póki tu jestem, to mówię, kurczę, chociaż przejdę się, zobaczę, o co tu chodzi. No i polecimy dalej w stronę A Corunę. Lecimy samym wybrzeżem, także mamy już kolejne miejsce, żeby się gdzieś tam zatrzymać. Natomiast niedziela będzie kulminacyjny stop, że tak powiem, nad samym Atlantykiem. Znaczy to jakiś chyba kościółek jest. Czekaj na... Sprawdzimy. Tak, to chyba będzie kościół, tak? Bo tam widzę, bo wejść nie można do góry. Pewno dla zwiedzających zamknięte, albo tylko w niedzielę jest otwarty. Zresztą nie wiem, nie znam. Nie wiem, o co tutaj chodzi z tym, z ich kulturą tutaj. Jakiego wyznania akurat w tym miasteczku tutaj, znaczy ludzie jakiego wyznania są w tym miasteczku. Tak to sobie wygląda. Ops. Co to za drzewa są? Czy one kurde umierają? Znaczy umierają. Oprócz liście spadają na zimę i potem wiosną kurczę jakoś się odradzają. Woda. Tu jest zaraz plaża. Że kurde masa zwierzyny tutaj krąży. Pokaż tutaj. Od tej strony zobaczymy. Mamy dojście do zatoki. Znaczy nie jest Atlantyk, jakby co? Zatoka. I z tej strony to samo. Stosunkowo mówię, fajne miejsce tutaj na nocleg, na ten parking. Mówię, jeśli by to było ciepło wieczorem, pewno można tam wziąć jakiegoś jednorazowego grillka i sobie rozpalić tutaj na tych kamieniach. Ładnie.
No i tu mamy plażę. Ja już oczywiście tam nie będę schodził, bo to nie ma sensu. Chociaż widzę, że też tam gdzieś dalej można iść. Zimno jest, nie chce mi się łazić teraz. Nie od rana. Tak to wygląda. No, ciekawi mnie ten kościółek na tych samych skałach tutaj, co stoi. No szkoda, że nie można tam wejść do niego. Tu jest jakaś rezydencja. Wejdę, zobaczę, może kawkę możemy sobie strzelić. Gdzieś może szybką dwójkę zaliczyć za frytki. A nie wiem, czy to jest otwarte, czy nie. Niby z przodu szczyt się palił. Obcykamy tutaj miejsce. Spoko, fajne małe miejsce. Tylko przydałby się jakiś taki szlak, żeby się przejść, ale to może w innym miasteczku zaliczymy dłuższą taką wycieczkę. Rezydencja Pobena. Nie, tu nie wejdziesz. To są chyba prywatne, kurde, domy ty. Chociaż mieszkania znaczy się. Nie mam pojęcia. Pójdziemy w drugą stronę, może w to miasteczko wejdę na chwilę. Zobaczę, co tam ciekawego jest. Z przyjemnością mówię, bym ciekawy, kurde, taki dobry hiszpański napił. Takiej mocnej. Kawa ich naprawdę potrafi postawić na nogi, a te wszystkie gówna, kurde, lidowskie, czy tam, kurde, teskowe, gnojstwa, a tam nie to samo. Taka sobie tutaj jakaś knajpeczka z browarem i kawą, takimi pierdołami, jakieś zakąski tam ma, nawet gości widziałem. Tutaj obok jest kolejna, tam też jak widzicie na wprost jest parę tutaj takich małych restauracji, knajpek. Można wejść sobie zamówić oto wielki kubek kawy espresso. Właśnie o taką kawkę chodziło, bo kurczę, ona jest malutka, a naprawdę jak wypijesz taką małą, to się szczeli. Dostajesz power na cały dzień. Euro 40 za kałusie, jakby co. A dobre, przynajmniej toalety to samo. Tu też po tej stronie restauracje. Jedyny minus, jeśli będziecie w takich małych miasteczkach, uważajcie. Bierzcie gotówkę ze sobą, bo kartą nie zapłacicie. Tutaj wiele właśnie takich małych restauracji nie posiada terminalu do kart. Tu właśnie chciałem zapłacić. Wcześniej też mi się tak zdarzyło. Chciałem zapłacić kartą i nie da rady. Muski skudala, o co to chodzi? Zerknijmy jeszcze na mapę, zanim stąd odjadę. No mają urok te hiszpańskie miasteczka swoje tutaj. Chociaż nad morzem, jak nad morzem, czy tam nad jakimś tam, powiedzmy, oceanem, ale jak wjedziecie w głąb Hiszpanii i zatrzymacie się w jakimś tam miasteczku, powiedzmy sobie, takim mniejszym, wszystko wygląda, jakby było, kurde, tak zjarane przez słońce, jakby miało się rozsypać. Te domki jakieś takie, kurcze, tak by z gliny były porobione. Mówię, ciekawie, naprawdę bardzo ciekawie. Tam na samej górze jest jakiś... Czekaj. To wygląda mi... Nie wiem, na co mi to wygląda. Stary hotel, zamek,
ruiny. No oczywiście tam nie będziemy szli, bo to nie ma sensu. No ale mamy jedno miasteczko już pacnięte. Akurat mówię, te wielkie miasta, jakieś Seville, inne, tam raz, że ciężko się dostać tym busem, ciężko gdzie stanąć. Jak widzieliście wcześniej w Alicante, jakoś mi się udało znaleźć fajną miejscówkę. Tutaj też. Akurat też szukam takich miejsc, wiesz, na nocleg, żeby stanąć, żeby było w miarę bezpiecznie. Nie szukam takich miejsc, gdzie jest pełno ludzi i wiesz, centrum jakichś takich, kurczę, małych miasteczek. Ale tutaj spoko. Także jakby co, polecam miejscówkę na nocleg.